Siemaneczko nasi drodzy widzowie, jesteśmy znowu z Młodym i dzisiaj dalsza trasa Monster Trucków, jak obiecaliśmy wam w ostatnim odcinku, tak właśnie to realizujemy. Zielony strój, zielony Monster Truck kontra... jaki ja mam strój? No, ty masz takie zielone spodnie i szarą koszulkę. I pomarańczowego właśnie Monster Trucka. Wy napiszcie hashtag trasa, a wam szybkie serduszko do tego komentarza. I co, jedziesz pierwszy, czy ja mam jechać pierwszy? Jadę pierwszy. No to jedź. To odjeżdż trochę, bo się nie... Jak wiecie, ostatnio było bardzo, oj, ale to bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o przejechanie tej poprzedniej trasy. Uhohoho, wyskok na sam start odcinka, piękna sprawa. I widzowie, są duże szanse, że... O kurde, są duże szanse, że Minecraft wróci na kanał w dosyć dużym odświeżeniu. Tylko jeszcze czekam na oficjalną odpowiedź, bo YouTube się zajmuje tą sprawą, dlaczego zostały wyłączone komentarze. No, już leżysz. Powiem ci, że to trzeba stopniowo bardzo jechać. Ta trasa, z tego co patrzyliśmy na ostatnim odcinku, jest trudniejsza, no nie? No. No nie wiem, tutaj ciekawe jakby 30 na przykład jechać po takim czymś. No ty 30 nie wjedziesz chyba. Tu na przykład na niskim jakimś zawieszeniu samochodem na pewno by nie przejechał. No tak. Ej, tu jak na razie jest spoko. Nie mamy jakichś dużych problemów. No jakoś jedzie. Jakoś jedzie, no nie? Ale później będą takie miejsca, że na przykład nie będzie się dało przejechać, bo chyba nawet na szerokość się... Co jest tutaj? Bo ja nie widzę jeszcze. O, to jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem. Nie, to łatwe jest. Tak? Prawie, ej, prawie zleciałeś, wiesz o tym? Ej, ty trochę bokiem jechałeś? Jak bokiem? No bo... żebym ja... Ej, dobra, udało się mi. Tu do lewej jechałeś. Pojechałem. Ej, bo ja trasę oszukałem trochę. A jak to trzeba było? Czekajcie, widzowie, bo tu kurde, zaczynają patrz, się dosyć dużo już... na mnie. No, na górze jesteś. No, a tutaj nie trzeba na górę, tylko trzeba... A! To dobrze, że zjechałeś. A jeszcze widzowie, choroba się mnie trzyma. Mimo wszystko kaszel gdzieś tam jeszcze został. Także myślę, że od przyszłego tygodnia powinny się pojawić live'y. I też włączyłem opcję wspierania na tym kanale, także jeżeli ktoś chce występować z nami na odcinkach albo grać z nami w gry. Czy my mamy jechać? To są rangi na dole. No ja nie wiem, tędy chyba. Powiem ci tak, no ta woda to było chyba najtrudniejszy etap jak na razie. Oho. Pójdzie? Nie! I ty mnie w tyle zostawiłeś i to ile? Ja muszę sobie... Ej, weź, bo ja nie mam super siły i nie mogę go podnieść. Zaraz dojeżdżam do ciebie! No to weź mi ją włącz. Dobra, też muszę sobie włączyć, widzowie, bo jak widzicie jest lekka wywrotka. Dobra, Młody nam uciekł stosunkowo daleko, ale ja już postawiłem tego Monster Trucka na koła. Tu będzie ciężkie. No ja nawet nie widzę jeszcze tego ciężkiego, bo... Nie wiem jak ja to chcę przejechać. Albo dobra, Boże, bo jednak nie głupi. Będzie aż tak strasznie ciężkie. O Boże, tu są jakieś kurde drewna. No to ja już to dawno... Miałem... No nie, wpadłem do wody. No nie, przychyliłem się. Stąd nie ma wyjazdu, widzowie. Nie da się stąd wyjechać, kurde. Ale to jest ciężkie, żeby tu nie wpaść do wody. Muszę go postawić, nigdzie. Wiesz? Już jadę tam do ciebie. O Boże, ale tu jak się zaczepię za ten wystający? No właśnie. Ale tu są jakieś beczki w ogóle. Ty, o... Gdzie ty jesteś w ogóle? Ty pojechałeś dołem? Jak dołem? No koło tej wody? Znaczy, no tak. Ja pierdykam. Oho, zjazd z góry chyba. Tak. To ty jesteś ile dalej ode mnie? Jak ja mam tu przejechać? Przecież tylko lekko w lewo pójdę i już spadnę na sam dół. Ja jestem, nawet jeszcze tej wody nie pokonałem. Ej, dobra, jadę jakoś. No nie. Przejechałem to, dobra. Tak? No. Nawet nie wiem o czym ty mówisz jak na razie.
No, widzę na mapie, jak ja cię daleko zostawiłem. Shit. Co się w ogóle tu dzieje? W tym odcinku. Tu kolejna woda jakaś, opony leżą jakieś. Oho, wywaliłem się w stanę. Ja jestem dopiero na tych beczkach. I którędy teraz? Aha, tędy jak... Dobra, ja już widzę metę. Tak? Mhm. To szybko to nawet przejedziemy chyba, bo widzę, że dopiero mamy 6 minut odcinka niecałe. No. Liczyliśmy... Powiem ci, że ja liczyłem na większy trud. Ej, którędy teraz? Tędy? Ja pierdzielę, tu można spać, patrz jak ja jestem wysoko. Ja już skończyłem, ty widzę ciebie. Już. Nie! Wiesz co się stało? To? Zgadnij. Poczekaj, idę do ciebie. Nie mów na razie, ja już do ciebie biegnę. Albo powiedz, bo zanim ja tam trafię, to... Spadłem z tej ostrej, stromej tej. Widzę, to sobie go wnieś tam z powrotem. To tamtąd mam zaczynać? Jeszcze, no, jeszcze sporo trasy zostało, także wiesz. Dobra, widzowie, jakoś może to się uda zrobić. Dobra, żeby było uczciwie, jestem tutaj. Ty jechałeś bardziej do prawej, czy jak nie jechałeś? Nie mogę usiąść jakoś z tobą, czy coś takiego? Nie, nie, nie da się. Jak jechałeś tędy, wytłumaczysz bardziej mi? Bardziej do lewej. Do lewej, przecież on ja mi poszkalę. Się przewróci! No mówię, że do lewej, a nie do prawej! Ja pierdzielę, no... Ja nie wiem, jak ty tą trasę... Ty oszukałeś na pewno! Ci, że do lewej, a nie do prawej! To ty... No to... A zrobi ci to? I zobaczysz, że nie oszukałem? Zaraz zobaczymy, czy jesteś taki mądry. Czekajcie, no widzowie, zobaczymy. Bo ja od tej strony muszę podjechać. Bo tutaj muszę go wnieść i znowu jakoś... Monster Truckiem na plecach, żeby było uczciwie przejechać tą trasę. No nie mogę się poddać i nie mogę być gorszy niż młody, no nie? No i dobra, zmieniamy teraz specjalistę, jeżeli chodzi o jazdę. I zaraz zobaczymy, jak on to jechał, że on to przejechał. Czy przypadkiem nie spadnie? No! No to ja tak do lewej, to przecież wiesz, że każdy umie. No o. Przecież ci kazałem od początku do lewej. Dobra, wypad, ja już dalej pojadę, bo ja jestem lepszym kierowcą. Tak, Zowie, tak lepszym, to, tak nie to. Mogłeś sobie poradzić z tym. Tak to każdy umie. Chciałem po prostu nagrać też dla widza z drugiej perspektywy, no nie? Dlatego cię tak no, podpuściłem, że tak. Nie potrafię. Mhm. No tu jest, będzie jeszcze coś trudnego? Nie, chyba. No tam woda jest. No, ale to bokiem. I tyle. Jak to się toczy? Bokiem? A co jak ja wjadę? Tu jest głęboko? No możesz iść przez wodę, to... Tu nie jest głęboko nawet. O Boże, jakieś drewienka. Mhm. Teraz znowu jakieś wertepy, ja pierdzielę. Dobra, jeszcze sprawdzamy te monster trucki poprzez samochody, czy będziemy w stanie przejechać. Gdzie masz swojego? Tutaj. Dobra, robimy najpierw tor bardziej dla słabszych, czyli po prostu te trzy samochody do przejechania. Zobaczymy, czy to się uda, później zrobimy to z ciężarówką i z kontenerem. Taki wielki finał już monsterów. Ty, jak to idzie? Jak te w ogóle koła, jak one się zachowują dziwnie. Idealnie. Teraz ty. Jak nie przejedziesz, to jesteś amatorem. Nie przejechał. No ciekawe, kto cięższego toru nie przejechał. No to właśnie ty tego lżejszego nie potrafisz. Toru. No ale cięższy przejechałem. Ale trzech samochodów nie umiesz nawet przejechać. Jeszcze raz, jak chcesz przejść dalej. A ja lecę teraz na mistrzowski tor. No to po co mam przechodzić dalej?
Bo tu ta meta to pierwsza, to się wiesz, nie za bardzo liczyła, no nie? Liczy się ta meta, ta właśnie za kontenerem. Przyjechałeś? Nie. Haha! Patrzcie widzowie, jak to się robi. Lecimy teraz tędy. No powiem ci, że ta jest trudniejsza, bo tu fikołka robisz na 100%. To jest, powiem ci, że ciężkie naprawdę. Od tamtej strony było prościej. Ciekawe jakby włączyć sterowanie, wiesz, wszystkimi kołami, jakby to wyglądało. Kontroly, jakbyś sobie kliknął. Ja już klikałem i na sterowaniu wszystkimi kołami się dobrze driftuje. Tak? No. A bo ciebie nie było na odcinku, jak driftowałem, to ja też wiem przecież o tym. No to jest, nie wiem czemu, ale ja w ogóle teraz na to wjechać nie mogę. Może to trzeba z rozpędu. Ta, no z rozpędu. No to jest coś niemożliwego, a myślisz, że przez kontenery jesteśmy w stanie przejechać? Nie wiem. To ja spróbuję jeszcze przez kontener, dawaj, ostatnia próba, kto przejedzie przez kontener, ten wygrywa. Ale jak chcesz przez kontener przejechać? No tak o, po ludzku, patrz. Nie, to chyba niemożliwe będzie. Nie coś da się. Nawet z rozpędu nie wiadomo jakiego? No to chyba będzie jak zderzenie ze ścianą. Ogólnie jest mod, że można stawiać na tylnie koła. Jak ty to zrobiłeś? Pod kątem? Coś mi się to widzowie nie zgadza. Ale obrót zrobiłem w powietrzu. Piękna sprawa, piękna. Dobra widzowie, trasa za nami. Dzisiaj odcineczek troszeczkę krótszy, bo myślałem, że ta trasa nam zejdzie trochę dłużej, ale i tak, no powiem ci, że ty rekordowo szybko ją przejechałeś. No ja troszeczkę... była strasznie łatwa. Bo była strasznie łatwa. Tu na tej mapie jest jeszcze tyle możliwości, że tych odcinków będzie się pojawiać dosyć sporo z tej mapy. W kolejnym odcinku albo Minecraft, albo garaże, bo to jest jedna wielka niewiadoma, jak oni nam to odblokują. Także w niedzielę zobaczymy, co będziecie oglądać. My się z wami żegnamy i pozdrawiamy. Nara. Cześć.